Rozmowa dnia. A w naszym studiu poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin, szef Sejmowej Komisji Finansów. Dzień dobry. Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu. Spodziewał się pan tak ostrej krytyki rządowego programu Za życiem? Znaczy, po tym roku doświadczeń w parlamencie tej kadencji myślę, że już nic mnie nie zadziwi. Nawet ta ostra krytyka programu, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym, szczególnie tych rodziców, którzy borykają się z wychowaniem dzieci niepełnosprawnych i którzy przez ostatnie lata nie doczekali się żadnej pomocy ze strony państwa. Dzisiaj ci, którzy przez ostatnie 8 lat rządzili, mogli zrobić rzeczywiście wiele dla tych rodziców, dla tych rodzin i dla tych dzieci. A nie zrobili praktycznie nic, krytykują działania rządu, który wreszcie zajął się tą sprawą. No ale może wy działaliście zbyt szybko, pospiesznie. W ciągu miesiąca przygotowaliście cały projekt. Może potrzeba było więcej czasu na to, żeby to lepiej się do tego przygotować. Znaczy, bardzo wyraźnie powiedzmy, znaczy jeszcze nie mówimy w tej chwili o całym projekcie. Mówimy w tej chwili o pierwszych propozycjach, takich propozycjach doraźnych. Ta część projektu, która wywołuje tak wielkie emocje, czyli ta jednorazowa pomoc finansowa w wysokości 4 000 zł, no to jest tylko coś takiego doraźnego, takie działanie, które rzeczywiście jest potrzebne być może najpilniej, żeby pozwolić tym rodzinom pokryć takie najbardziej konieczne wydatki. Natomiast oczywiście cały program będzie znany do końca roku, według zapowiedzi pani premier. On będzie obejmował bardzo różne działania, również te dotyczące pewnych preferencji w zakresie ochrony zdrowia, w zakresie dostępu do pomocy społecznej, do możliwości zwiększenia opieki nad takim dzieckiem, również ze strony instytucji państwa. Więc to będzie całościowy program. I warto poczekać na ten moment, kiedy ten cały program ujrzy światło dzienne, bo to będzie zupełnie nowa jakość w opiece państwa nad rodzinami osób niepełnosprawnych i samymi osobami niepełnosprawnymi. Może właśnie to był ten błąd, że rząd nie czekał do przygotowania całości programu, tylko wystąpił z jakąś częścią i teraz opozycja na przykład zarzuca, że te zmiany, ten program nie był w ogóle konsultowany na przykład z rodzinami osób, z rodzicami dzieci, które są niepełnosprawne. To jest zawsze taki wytrych. Zawsze, kiedy opozycja chce krytykować, a nie bardzo może krytykować same rozwiązania, to zawsze mówię o braku konsultacji. Powtórzę jeszcze raz. Opozycja miała 8 lat na to rządząc. Miała 8 lat na to, żeby zaproponować swoje rozwiązania, żeby prowadzić konsultacje i te konsultacje zakończyć konkretnym wynikiem w postaci rozwiązań prawnych. Nie skorzystała z tej okazji. Nie skorzystała z tej okazji również dlatego została przez Polaków odsunięta od władzy. My dzisiaj chcemy naprawić te błędy. Jest takie chińskie przysłowie, panie redaktorze, które mówi, kto szybko działa, dwa razy działa. I rzeczywiście, czy kto szybko daje, dwa razy daje. My wychodziliśmy z założenia, że już nie można dłużej czekać, że trzeba po prostu pewne kwestie rozwiązywać natychmiast, a ta kwestia pomocy finansowej wydaje nam się rzeczywiście najbardziej pilna. Natomiast w ślad za tym, w bardzo krótkim okresie czasu, do końca roku, mówimy o perspektywie no, niecałych 2 miesięcy, kiedy cały program ma być przyjęty przez parlament, będą również przyjęte te kolejne segmenty tego programu. Jest jeszcze inne powiedzenie, panie pośle. Jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. A jak to jest, że wystarczył jeden czarny marsz? Jak to jest, że wystarczy jeden czarny marsz, by rząd w ciągu miesiąca przygotował program, napisał program, znalazł pieniądze na to, a rodzice niepełnosprawnych dzieci nie mogą doprosić się o podwyżkę zasiłku pielęgnacyjnego, który wynosi 153 zł miesięcznie. I to od wielu lat. Ale w żadnym wypadku, no właśnie, od wielu lat. To też bardzo warto to podkreślić. My przyszliśmy do władzy niecały rok temu, bo jeszcze nawet nie mamy roku od momentu powołania rządu pani premier Beaty Szydło i musimy się rzeczywiście zetknąć z zapóźnieniami w bardzo wielu obszarach. W tym obszarze mamy do czynienia oczywiście również z ogromnymi zapóźnieniami. Stopniowo w kolejnych obszarach chcemy te zapóźnienia usuwać. Ten program, o którym mówimy, to nie jest program, który został wywołany przez jeden czarny marsz w żadnym wypadku. No premier zapowiedziała powołanie tego programu, powstanie tego programu, jak kobiety wyszły na ulicę. Jak kobiety wyszły na ulicę. Ten program jest wynikiem również pewnych przemyśleń, które są odpowiedzią na takie oczekiwania, aby życie w Polsce było lepiej chronione. My uważamy, jako formacja polityczna, rząd Prawa i Sprawiedliwości, że najlepszym sposobem ochrony życia będzie stworzenie takich warunków dla rodzin, aby one nie obawiały się posiadać dzieci, również tych dzieci, które rodzą się z wadami dzieci niepełnosprawnych. Wychodzimy z założenia, że to jest lepsze działanie niż wprowadzanie zakazów, niż próba takiego prawnego określenia zakazu aborcji czy ograniczania możliwości przerywania ciąży. To jest inna filozofia. Takiego zakazu nie będzie? To jest inna filozofia, nie będzie. To jest inna filozofia ochrony życia, bardziej skuteczna i bardziej humanitarna.
i dająca rzeczywiście rodzicom realne możliwości decydowania, a nie działania często pod przymusem. Dzisiaj nie ma żadnej pracy i to chcę bardzo wyraźnie powiedzieć. I to jest również odpowiedź dla polityków opozycji, dla tych, którzy cały czas próbują straszyć jakimiś obostrzeniami prawa w tym zakresie. Żadne prace dotyczące zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej się nie toczą. To jeszcze jedna kwestia, która wynikła przy okazji prac nad tym projektem Za życiem. Poseł Piotr Uściński z PiS-u chce, by 4 tysiące dostawały również kobiety, które zdecydują się urodzić dziecko pochodzące z gwałtu. To jest dobry pomysł? Ja myślę, że państwo powinno zajmować się bardzo mocno ofiarami przestępstw, każdych przestępstw, a szczególnie tak brutalnych i pozostawiających tak wielkie ślady psychiczne u ofiary, jak przestępstwo gwałtu. Ale ten program Za życiem nie dotyczy tej sprawy. To jest zupełnie inna kwestia, zupełnie inne regulacje prawne. Ten program, który był wczoraj omawiany w parlamencie, a którego pierwszy element, pierwsza ustawa będzie dzisiaj również w parlamencie głosowana, dotyczy opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi i pomocy dla rodzin tych wychowujących te dzieci. Panie pośle, w przyszłym roku nie będzie obiecanego zwiększenia kwoty wolnej od podatku. VAT z kolei się nie zmniejszy, podatek handlowy przepadł. Czy podatki to taka pięta Achillesowa rządu Beaty Szydło? Nie, to nie jest pięta Achillesowa, tylko do systemu podatkowego, do podatków, do dochodów państwa może najbardziej rzeczywiście ta diagnoza, o której mówiłem przed chwilą, pasuje. Czyli wiele lat zaniedbań, wiele lat złych praktyk i dzisiaj te złe praktyki próbujemy i zmieniamy skutecznie, ale wymaga to czasu. To nie jest tak, że da się system podatkowy uzdrowić od dotknięcia czarodziejskiej różdżki. Potrzebujemy czasu, potrzebujemy całej kadencji, żeby rozliczyć się ze swoich obietnic. Obietnica, zobowiązanie podwyższenia kwoty wolnej od podatku do kwoty 8 tysięcy złotych jest całkowicie aktualna i zostanie zrealizowana od stycznia 2018 roku. Ta zapowiedź jest bardzo jasna, wyraźna. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Natomiast w tej chwili działamy w stanie wyższej konieczności. Działamy w takiej sytuacji, że to Trybunał Konstytucyjny swoim wyrokiem doprowadził, iż od 30 listopada nie będzie w ogóle przepisu dotyczącego kwoty wolnej od podatku. Czyli jeśli byśmy teraz pilnie nie zadziałali, to od 1 grudnia Polacy w ogóle nie mogliby korzystać z dobrodziejstwa kwoty wolnej od podatku. Stąd jako tymczasowy przepis przyjmujemy przepis utrzymujący dotychczasową wysokość tej kwoty przez ten fragment roku 2016 i rok 2017, tak żeby przygotować całościowe rozwiązanie podatkowe od stycznia 2018 roku. System podatkowy to nie jest taki system, który można zmieniać doraźnie, pewne drobne elementy w nim zmieniać. Ten system wymaga dzisiaj gruntownej przebudowy i prace nad tą przebudową w rządzie trwają. Wkrótce poznamy założenia nowego systemu podatkowego. Wkrótce, czyli kiedy? Do końca roku. Do końca roku minister Kowalczyk, który koordynuje te prace, bardzo wyraźnie o tym mówił. Do końca roku wpłyną do parlamentu konkretne rozwiązania prawne. Będziemy nad nimi dyskutować. 2-3 miesiące przyszłego roku to jest ten moment, kiedy te prace w parlamencie będą się toczyły. Będzie wtedy czas na dyskusję również nad szczegółowymi rozwiązaniami. Tą dyskusję w parlamencie, ale również w mediach. Chcemy rzeczywiście, żeby ten szczegóły tego programu były znane dużo wcześniej niż wejdzie on w życie. A 2018 styczeń, 1 stycznia to jest ta data, którą przewidujemy jako start nowego systemu podatkowego. A czy wiadomo, ile na przykład będzie stawek podatku dochodowego? No nie, no w tej chwili rzeczywiście nie powinniśmy się bawić w dywagacje na ten temat. To musi być wynik nie takiego założenia z góry, tylko bardzo jasnych wyliczeń i również symulacji. Kilka propozycji będzie, już padło. To raczej nie traktuję tego jako propozycji, tylko jako pewne głosy w dyskusji, które się pojawiają, a raczej spekulacje, które się pojawiają na ten temat. Żeby mówić o tym w sposób odpowiedzialny, trzeba czekać rzeczywiście na wyniki prac zespołu, który nad tymi założeniami pracuje, bo tutaj muszą być przeprowadzone symulacje również takie, jak te wprowadzenie określonych stawek podatkowych i progów podatkowych będzie wpływało na sytuację podatników. No to jest niezwykle ważne. Są jakby dwa płuca tego projektu. Z jednej strony budżet i jego dochody i jakby założenie jest takie, że one nie mogą być uszczuplone, ale też nie ma założenia, że będą jakoś szczególnie z tego tytułu większe. I z drugiej strony oczywiście sytuacja podatników. Chcemy, żeby zdecydowana większość podatników płaciła mniejsze daniny, ale jednocześnie, żeby ten podatek był podatkiem rzeczywiście progresywnym. To jeszcze wracając do tej kwoty wolnej od podatku. Kukiz 15 proponuje, żeby parlamentarzyści zrezygnowali z tak wysokiej
wysokiej kwoty wolnej 30 tysięcy złotych lub też podnieśli do 30 tysięcy złotych kwotę wolną dla zwykłych obywateli. Kukiz 15 rzeczywiście jest ugrupowaniem, które przoduje w takich pomysłach, które brzmią bardzo to dobrze. To zły pomysł? Brzmią być może bardzo dobrze, natomiast nie mają żadnego znaczenia z punktu widzenia całości państwa, bo jeśli tu jest mowa o kwocie wolnej od podatku dla parlamentarzystów, ja nie mam nic przeciwko temu, żeby parlamentarzyści byli traktowani, wręcz chciałbym, żeby byli traktowani tak, jak wszyscy projektem? Obywatele. Jeśli taki projekt będzie, to oczywiście jestem gotów go nad nim dyskutować, bo nie znam go w szczegółach. Natomiast to jest, powiedzmy też bardzo wyraźnie, no to jest mówienie takie, że sytuacja 460 czy 560 osób miało mieć wpływ na całe społeczeństwo. No, tak nie jest. No, panie, musimy szukać dobrych rozwiązań podatkowych dla wszystkich panie Polaków. Panie pośle, to ostatnie pytanie. Bardzo proszę o krótką odpowiedź. Kiedy zmniejszy się VAT na ubranka dziecięce? To jest pewnie pytanie do ministra finansów. Nie potrafię na to w tej chwili odpowiedzieć. Chcemy zrealizować naszą obietnicę w ogóle obniżenia VAT-u, powrotu do tych stawek, które były przed decyzjami rządu Platformy Obywatelskiej. 0% dla VAT-u na ubranka dziecięce realne. Natomiast to wymaga takiego podejścia odpowiedzialnego. Znaczy nie można tutaj rzucać jakimiś datami w sytuacji, kiedy trwają prace nad systemem podatkowym. Rok temu premier Szydło rzuciła datami, powiedziała, że w tym roku ten VAT zostanie zmniejszony. Bardzo dziękuję. Moim gościem był poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. 27 po 7. Audycję programu Pierwszego Polskiego Radia udostępniamy również na stronie jedynkapolskieradio.pl.